takie tygodnie, że dzieci widzę tylko rano. Przychodzę z pracy, już śpią. Człowiek jest zmęczony, prawda? Praca naprawdę daje w kość. Trzeba to pogodzić, zacisnąć zęby, a każdy możliwą chwilę spędzić właśnie z dzieciakami. Dla mnie bieganie to jest radość, spełnienie marzeń, pokonywanie swoich słabości, dążenie do celu i lubię po prostu robić to z ludźmi, którzy mają pasję. Stworzyliśmy to w 2018 roku, żeby spędzać więcej czasu. Zrodził się w głowie szalony pomysł pod tytułem "Przebiegnijmy razem półmaraton". Dziadek, kiedy o tym usłyszał, złapał się za głowę, powiedział, że czy ja oszalałem, po czym po miesiącu praktycznie wystartowaliśmy, przebiegliśmy ten dystans. Nie było łatwo, było to na zwykłym wózku. Jak sam nawet z kimś idę, to zawsze mam białą laskę i mam kontakt z powierzchnią, po której idę, a tutaj nie mam, bo z laską nie da się biegać. No i też zauważyłam właśnie potem, że kiedy wracamy z takiego biegu, no to Loki jest znacznie spokojniejszy, jest tak jakby wybiegany, ta jego energia po prostu jest spożytkowana. Była nasza wspólna walka. Ja zawsze mówię, ja dawałem nogi, Piotr dawał głowę już w trakcie biegu. Ta odpowiedzialność pomagała, tak, że no, jakby moja głowa musi być silna teraz za dwóch, a nie tylko za jednego. Kiedyś żona właśnie powiedziała, że to tak nie może być, że ja sobie tak znikam rano, albo znikam sobie na weekendy, mnie nie ma w domu i trzeba coś z tym zrobić. Albo bierzemy rozwód, albo będziemy razem biegać. Bieganie pomaga także w kształtowaniu tej duszy. Ja rzadko słucham muzyki podczas biegu, dużo myślę. Często nawet podczas biegu rodzą się jakieś myśli do kazania bądź do jakiejś rozmowy duchowej. Toczyła się sprawa rozwodowa, kumulacja problemów emocjonalnych, stresu i brak poczucia kobiecości spowodował, że chciałam coś z sobą zrobić. Chciałam uciec od problemów dnia codziennego. Nagle w tym grudniu, jak nie mam siły, żeby się nawet obrócić na drugi bok, przyszła taka refleksja, Korus, albo teraz wstaniesz, albo ten świat się skończy, po prostu, nie wiem, umrzesz, w ogóle zwariujesz, nie wiem, co się stanie, stanie się coś strasznego. Silesia Maraton kojarzy mi się z tymi wszystkimi miejscami, przez które przebiega trasa, tak? Trasa, która pokazuje, jak piękny jest Śląsk.